Opowiem Wam historyjkę o misiu, zajączku i o jedzeniu. Był sobie raz misiu, który bardzo lubił dużo jeść. Pił bardzo dużo limonady i jadł bardzo dużo ciasta, ciasteczek, chipsów, czekolady i gumowych żelek. Po jedzeniu chciał misiu pisać i malować, co mu się niestety nie udało, gdyż był zmęczony i przy pisaniu usnął. Był sobie raz zajączek, który bardzo lubił marchewkę, jabłuszka, sałatę. Jadł też razowe pieczywo i pił dużo herbaty. Zajączek po jedzeniu bardzo chciał pisać i malować. Siadł więc i wszystko mu się udawało. Potem skakał i biegał bardzo dużo, bo tak go rozpierała energia po jedzeniu. Czuł się wyśmienicie i wszystko mu się udawało. Opowiem Wam historyjkę o misiu, zajączku i o jedzeniu. Był sobie raz misiu, który pił bardzo dużo oranżady. Raz zjadł dwa kawałki ciasta. I mnóstwo ciasteczek. Całą miseczkę chipsów. Smakowały mu. Potem miał ochotę na żelki. Zjadł całą miseczkę. I na koniec taką dużą czekoladę. O, jak to wszystko zjadł, to był bardzo syty i ciężki. Ale chciał pobiegać, poskakać, spróbował. Ale bolał go brzuszek. I nie mógł biegać. Chciał tylko się położyć. I usnąć. Był sobie raz zajączek. Zajączek lubił marchewkę. Lubił jeść marchewkę. Dużo marchewki. Smaczne. Później zjadł jabłuszko. Czerwone jabłuszko smakuje dobrze. Po jabłuszku zjadł sałatę. Zajączek lubił też razowe pieczywo, bułeczkę i razowy chlebek. Do tego lubił pić herbatkę. Czuł się wyśmienicie i energia go rozpierała. Zaczął skakać i biegać. O, zajączku, co robisz? Ja tak się dobrze czuję, tyle mam energii, ja chcę skakać z tobą, pobawić się. Tak mi smakowało to jedzenie. Koniec historyjki.
www.e-impuls.de.